znowu tutaj. Znowu w Łodzi, znowu w EC1. Promiseland, wyjątkowy festiwal przede wszystkim dla twórców, ale nie tylko, po prostu dla miłośników gier. Najnowsza technologia? Mnóstwo ciekawostek i sama jeszcze nie wiem co. Musimy to sprawdzić i wam pokazać, koniecznie. To idziemy. Ale posiedzimy jeszcze. No. Sebastian Kalemba i Paweł Mielniczuk, czyli dyrektorzy dzisiejszego festiwalu. Dlaczego się tu dzisiaj spotykamy? Nasze motto to jest United in Art. Ludzie tu przychodzą po to, aby się jednoczyć w sztuce, tak szeroko rozumianej sztuce, żeby się wymieniać doświadczeniami, inspirować, uczyć od siebie i ładować baterie. Czy w takim miejscu da się znaleźć jakieś perełki? Czy przychodzą nowe osoby i odkrywacie wielkie talenty? Oczywiście. Są speakerzy, których zapraszamy z roku na rok. Są tacy nasi stali bywalcy, jak Fury Tedeschi na przykład, czy Peter Hahn, którego niestety w tym roku nie było, ale odwiedziłem już dwa razy. Ale staramy się oczywiście za każdym razem zapraszać nowych prelegentów, nowych ludzi, żeby poszerzać horyzonty, żeby również nawiązać kontakty nowe z innymi firmami, z innymi twórcami. Mieliśmy tutaj prelegentów w tym roku z Nowej Zelandii, z Australii, naprawdę z różnych miejsc, pracujących przy takich rzeczach, w takich filmach jak, nie wiem, Ostatnia Duna, tudzież ostatnia gra typu Horizon Zero Dawn z Guerrilla Games z Amsterdamu, Suicide Squad i tak dalej, więc mamy bardzo szeroką perspektywę sztuki. A ze mną bardzo wyjątkowa osoba, pan Adam Radoń. Dzień dobry, panie Adamie. Dzień dobry. Pan Adam jest współorganizatorem tegoż eventu, tegoż pięknego wydarzenia, ale również organizuje Festiwal Komiksów w Łodzi. Tak, my tutaj w Łodzi nie odpoczywamy. Właśnie kończymy Promiseland Art Festival w EC1. Mieliśmy tu festiwal Meet at Rift, mamy też parę innych wydarzeń, które szykujemy, no i zbliża się już w przyszłym roku otwarcie Centrum Komiksu Narracji Interaktywnej, gdzie wtedy to już się będzie działo, tak, że myślę, że Polsat zostanie w Łodzi i właściwie będziecie mogli stąd cały czas nadawać. Z okazji tego otwarcia będzie wielka monograficzna wystawa Grzegorza Rosińskiego. To dzisiejsze spotkanie na Promiseland Art Festival było tylko zapowiedzią tego, co się będzie działo dalej. Czyli niesamowita gratka dla prawdziwych fanów komiksu. Jak wiemy, pan Grzegorz jest nieśmiertelny, a dzisiaj no, fani dobijali się. Tak, dzisiaj był po raz pierwszy gościem Promiseland Art Festivalu. Świetnie się to sprawdziło. Przyszło mnóstwo ludzi, którzy dzisiaj są wielkimi twórcami gier, efektów specjalnych, plakatów, grafiki światowej sławy i wszyscy tu przychodzili i mówili: panie Grzegorzu, gdyby nie pana rysunki, to z którymi się spotkałem w dzieciństwie, pewnie inaczej by poszło moje życie. Ale oni wszyscy chcieli być jak Grzegorz Rosiński i dzisiaj mieli tutaj szansę się z nim spotkać. Bardzo niektóre wzruszające te momenty były. Co pan myśli na temat wpływu komiksów na gry komputerowe? No jest zasadnicze, bo jakby nie było komiksów, nie byłoby gier komputerowych. I vice versa. Nie, vice versa nie. A czy jakaś inna dziedzina sztuki wpływa na gry komputerowe? Nie, no generalnie sztuka, gry komputerowe stają się sztuką. Ja wiem, bardzo miałem taki ambiwalentny stosunek do tego, ale teraz przestaję mieć powoli, jak widzę ten festiwal wspaniały, tutaj jak jacy ludzie tutaj przyjeżdżają i jakie dyskusje prowadzą. Fantastyczne, no to jest to sztuka. Jesteś osobą towarzyszącą osoby, która jest właśnie na rozmowie z ekspertami CD Projekt. Powiedz mi, jak się dziewczyna przekonała, żebyś tu przyszedł? Nie musiała mnie bardzo przekonywać, ponieważ no, tutaj jest wystawa dotycząca mimo wszystko branży gier, którą jestem zainteresowany. Może nie od strony produkcyjnej, ale jako odbiorca końcowy jak najbardziej. Natomiast moja dziewczyna interesuje się sztuką generalnie i tworzeniem różnego rodzaju sztuki, fotografia, fotografika, malarstwo i chciałaby jakoś do tej branży gier też wejść. Jak oceniasz w ogóle organizację festiwalu? Bardzo fajna, na wysokim poziomie, nowoczesna. Widzę, że od strony również technicznej też tutaj wszystko jest bardzo świetnie zorganizowane, oświetlenie, udźwiękowienie. Wszystko tutaj jest naprawdę na wysokim poziomie. Dominika przed chwilą brała udział w Portfolio Review. Owszem, rozmawiałam z Bogną z CD Projekt Red, koncept artystką, no i udzielała mi pewnych porad dotyczących właśnie koncept artu, wdrożenia się jakby w branżę. Rozmawialiście o twojej ścieżce kariery?
No tak, ale czeka mnie jeszcze bardzo dużo pracy z tego, co słyszałam, więc... No ale mam nadzieję, że wytrwam i że będę cierpliwa i że uda mi się jakoś. Czyli Bogna była szczera. Była szczera, no tak, tak, ale tak pozytywnie, że to była taka dobra, konstruktywna krytyka, która no raczej mnie nie załamała, tylko jakby urealniła to, co mnie czeka. No dobra, czas na portfolio review. Ja dużo rzeczy robię tak ad hoc i niespodziewanie, ale to jest chyba jedna z tych gorszych. Był Bartek, czekał na Dominikę. Powiedz mi, czy ty będziesz czekać na mnie, Kinga? Oczywiście, będę czekała na ciebie, Ksenia. Będę w myślach afirmować, żebyś tylko po prostu dała radę. Nie stresowała się, pamiętaj. Broń swoich prac przede wszystkim. Kopniak na szczęście. To idę. No dobra, to teraz czuję się jak prawdziwy kandydat na rozmowę do portfolio review. Zanim pokażę swoje prace, powiedz, na czym to polega, kto tu przychodzi, co pokazuje. To są młodzi artyści, tacy, którzy często mają pierwsze miesiące, kiedy dopiero rysują albo robią jakąś grafikę 3D, albo pierwszy rok w pracy, albo w ogóle szukają pracy, albo są tuż po studiach i chcą odbić parę wątpliwości. Jakby, wiecie, rynek jest teraz rozwijający się, też wchodzą nowe technologie jak AI, które bardzo mocno uderzą w tych młodych ludzi, więc jest dużo takich wątpliwości, pytań czysto warsztatowych, takich nawet często ludzkich, budujących troszkę, mam nadzieję, ich wewnętrzną pewność siebie i zdecydowanie, że warto. Powiedz mi, jakie prace najczęściej pojawiają się u ciebie? To jest głównie grafika? Grafika. Jakieś prace 3D? Troszkę było 3D, ale głównie grafika, koncepty. Ja zajmuję się ceramiką i chciałam pokazać moje prace. Okej, okay. Co, no fajne. Moje pierwsze pytanie zawsze jest, od jak dawno to robisz i czy chcesz to dalej robić w życiu? Chcę to robić, robię to 3 miesiące. To niesamowite jak na 3 miesiące. Ale widzę, że też zrobiłaś postać, zrobiłaś kotka. Kotek to mojej córki, wszystkie inne prace moje. No to trzeba, wiesz, no to tutaj poszerzyłaś portfolio troszeczkę, widzę. Powiem ci, bardzo fajne, bardzo mi się podoba to. Nie wiem, co to jest, jakaś tacka. Na orzeszki i inne przekąski. Bardzo fajne. Jestem! Ksenia! Jak ci poszło? Fajnie, to właśnie była moja ocena. Moja praca, jeszcze ci ją raz pokażę, zobacz. Ja tę pracę znam, bo widziałam ją jako jedna z pierwszych osób. Zatkało ich, to jest najważniejsze. Po prostu takie zdziwienie, bo nikt nie pokazywał ceramiki. Ksenia zagięła wszystkich, ale powiedz, czy jest dla ciebie szansa w game devie? No, myślę, że nie, ale na pewno jest szansa dla innych i to jest najważniejsze. Słuchajcie, próbujcie swoich sił. Są takie eventy jak Promiseland chociażby. Są inne, można wysyłać swoje prace i naprawdę trzeba próbować. To jest stresujące, ale ja dwie lewe ręce poszłam na taką rozmowę, to znaczy, że każdy może. I cyk, przeniosłyśmy się w czasie. Wiesz, co to jest? Dyskietka. Używałaś? Nie, ja miałam wtedy 2 lata. Z 5 miałaś. No dobra, może z 5. Dobra, mam 24 lata. No dobra, jesteśmy w przeszłości, to są lata 80, a dyskietki z kolejnego działu to oczywiście Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej, ale my teraz przenosimy się w przyszłość. Za moimi plecami iście kosmiczny obiekt, a po mojej prawej stronie persona, która mi wyjaśni, do czego służy i na czym to wszystko polega. Ogólnie jest nam bardzo miło, że mamy premierę na Promislandzie, co idealnie łączy się z zastosowaniem tego urządzenia, czyli digitalizacją ludzi. CD Projekt, Cyberpunk, wiem, że też mieliście tam swój udział. Jak najbardziej tak, może nie tym urządzeniem, ale wcześniejszymi, które tworzyliśmy i tak naprawdę stricte właśnie pod projekt Cyberpunka, gdzie pomagaliśmy tworzyć modele głów właśnie do gry. Stworzyliście na tych urządzeniach wszystkie postacie, które można spotkać w grze? Tego nie wiem. Wiem, że były użyte. Jesteśmy w Credixce, więc i tak dziękujemy bardzo serdecznie zespołowi, że nas wymienił. Na jakiej zasadzie działa ta wielka kula, która jest za nami? Jest to technologia fotogrametryczna, od wielu, wielu lat rozwijana. To nie jest tak, że my wymyśliliśmy technologię, tylko oprawiliśmy ją w wygląd, który widzicie. Jest tutaj 132 aparaty, we wcześniejszym było 200. Robiąc zdjęcia w jednym czasie, fotogramy, które uzyskamy, tworzą nam model 3D.
bycie sobą w gamingu, metaversie, no to jest kwestia dyskusyjna. Ale ludzie tego oczekują i chcemy im to dać. Świat idzie do przodu, wszystko się rozwija. Ja już widzę po swoich dzieciach, cały czas są mobilni. Telefon komórkowy, jakby i to pokolenie właśnie rośnie i oni będą odbiorcami tego metaversu. Bo na dzień dzisiejszy metavers to są słowa. To są puste słowa, tworzymy metavers. Tworzymy przestrzeń do to, żeby ludzie się spotykali w świecie wirtualnym. No ale to są na razie słowa. Zanim dojdziemy do czegoś, co będziemy mogli pokazać, to jest po pierwsze edukacja, to jest dostosowanie tego do potrzeb technologicznych i danie ludziom możliwości wyboru. Chcemy być sobą, bądź też chcemy być awatarem. A ze mną Tomasz Radziewicz, przede wszystkim rzeźbiarz, ale też twórca postaci do gier komputerowych. No i muszę zapytać, skąd w ogóle zainteresowanie grami komputerowymi? Znaczy nie wiem, czy akurat dosłownie grami komputerowymi, bardziej projektowanie postaci do gier, w ogóle projektowanie postaci ze świata fantasy i science fiction. Kiedy ja startowałem z lepieniem różnych potworów od Godzilli przez jakieś gamery, jakichś superbohaterów, tak, to jest pasja z dzieciństwa, do której wróciłem po wielu, wielu latach. No już grubo po 40. Czy jest jakaś ulubiona postać, którą pan stworzył? Nie, dla mnie każda postać jest jakoś ciekawa, jeżeli mam jakiś pomysł na to, jak rozwiązać formalnie, ale nie, no są jakieś sentymenty, tak? No wiadomo, że jak w dzieciństwie w kinach mieliśmy, nie wiem, takich bohaterów, czy takie potwory jak Godzilla, czy Superman, no to one gdzieś tam siłą rzeczy rezonują, nie? Cały czas tam są takim punktem odniesienia, ale dzisiaj tworzę różne rzeczy i przede wszystkim jednak swoje projekty. No właśnie, ale jeżeli mówimy o postaciach w grach komputerowych, bo to Polsat Games, to proszę mi powiedzieć, jak wygląda ten proces? Czy twórca gry ma jakieś wymagania, restrykcje, czy raczej zdaje się na pana wizję? No to jest różnie. Ja akurat mówię, jestem trochę jak gdyby w innym punkcie, bo ja pracuję jako koncepciarz, gdzie robię koncepty w materiale takim fizycznym. I to jest fajne, że bardzo często dostaję dużą swobodę, jeżeli na przykład nie ma do końca określonego charakteru postaci. Z drugiej strony, jeżeli jest określona postać, to wtedy wymyślam kompozycję na to. I to jest bardzo fajne, bo wtedy można trochę poszaleć, zaproponować coś fajnego i mówię, takie prace jak rzeźby figury kolekcjonerskiej dla CD Projekt Red, na przykład jak Wiedźmin, czy powiedzmy Cyberpunk, no to było fajne wyzwanie, bo ja, no, chłopaki rzucili temat, ma być taka osoba, taki bohater i wtedy ja mogłem kreować sobie tą przestrzeń na swój sposób. To było dobre, bo jako rzeźbiarz oczywiście inaczej trochę patrzę na zagadnienia rzeźby, formy, postaci, charakteru i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc można było poszaleć. W temacie takim bliskim mi i tutaj oczywiście gamingowi zrobiłem takiego, nie wiem czy to widać, zrobiłem takiego cyber Frankensteina. Temat Frankensteina oczywiście jest nie obcy, ale pomyślałem, że zrobię taką wersję cybernetyczną. Oczywiście też w takim efekcie plastycznym rdzy, żeby jeszcze bardziej podkreślić charakter tej postaci. Właściwie każdego dnia skaczę w swojej twórczości między stylami, światami i materiałami. Ksenia, Łódź nie chce nas wypuścić. Oj nie, Łódź nie chce nas wypuścić i muszę powiedzieć, że Promiseland to było wyjątkowe wydarzenie i w skrócie powiem tak, gry komputerowe to jest oficjalnie dziedzina sztuki. Co najbardziej Ci się podobało? No, muszę powiedzieć, że ja jestem pod ogromnym wrażeniem w ogóle rozmów ze specjalistami. To, że ja też miałam tam ocenę swoich prac, to już detal, ale miejsce dla pasjonatów, dla osób ciekawskich i po prostu widzimy się za rok. Widzimy się za rok, do zobaczenia.